Do podpisania aktu notarialnego doszło we wtorkowe popołudnie. Dzięki temu Akademia Morska ma możliwość zrealizowania dwóch ważnych naukowych projektów. Pierwszy z nich to budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego, a drugi projekt to utworzenie Naukowo-Badawczego Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających. Z przyjemnością informujemy Państwa, że w dniu dzisiejszym został podpisany akt notarialny. Gmina Miasto Szczecin przeniosła własność nieruchomości przy ulicy Dębogórskiej na rzecz Akademii Morskiej w Szczecinie. Nieruchomość ważna dla Akademii, dlatego że dzięki tej transakcji, przygotowywanej od paru miesięcy, Akademia Morska będzie mogła podjąć ważną inwestycję. Polski Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego ma prowadzić zintegrowane szkolenia w zakresie ratownictwa morskiego. Miałyby się odbywać tam szkolenia dla kadr z kraju i zagranicy, podczas których uczestnicy uczyliby się m.in. jakie kroki należy podjąć, znajdując się w zagrożonych pożarem pomieszczeniach. Polski Ośrodek Ratownictwa Morskiego w zasadzie jedyny w Europie Wschodniej taki ośrodek, no najlepszy w Polsce. Drugi projekt to Naukowo-Badawczy Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających. W ramach projektu miałoby zostać zbudowane laboratoria hydrotechniczne. Wykorzystywano by w nich zaawansowane technologie teleinformatyczne. Drugi obiekt to jest centrum badawcze sterowania jednostkami pływającymi. To jest jeden z takich laboratoriów, jeden z obiektów, jedno z centrów mieszczących się, które chcemy wprowadzić teraz na mapę drogową infrastruktury badawczej. Obydwa projekty dotyczą pogłębienia niezbędnego zakresu wiedzy o statkach dla studentów Akademii Morskiej. Obecnie studenci uczelni są zatrudnieni nawet u bardzo wymagających armatorów skandynawskich. To oznacza, że marka szkoły jest już znana również za granicą. To są inwestycje o znaczeniu, możemy powiedzieć, międzynarodowym, bardzo technologicznie zaawansowane, które pozwolą szkolić studentów Akademii na najwyższym światowym poziomie. Bardzo się z tego cieszymy. Cieszymy się, że ten projekt jest przygotowywany właśnie w Szczecinie. Koszt pierwszej inwestycji to 60 milionów złotych. Te środki mają pochodzić z budżetu państwa. Czas budowy to 3 lata. Druga inwestycja miałaby kosztować 72 miliony złotych i będzie sfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zdaniem prezydenta miasta Piotra Trzystra Akademia Morska jest prestiżową i eksportową marką Szczecina. Dlatego miasto ma podjąć wszelkie potrzebne działania, aby pomóc uczelni się rozwijać.